Halo, halo, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Rogue. Przypominam o kciuku, subie, dzwoneczku. I mamy się dostać po paczkę. Myślę, że zrobimy sobie to po prostu przez wodę. Nie będziemy się z ludźmi tutaj bujać na lądzie, po prostu wejdziemy sobie przez wodę. Popłyniemy do tego statku, wejdziemy sobie na kadłub. Raczej nas tu nikt nie zauważy. Więc podpłyńmy. Cały czas staram się ogarnąć fabułę. Ale na razie nadal jej nie rozumiem. Może ktoś mi w komentarzu troszeczkę tam coś wyjaśni. Jak będę wdzięczny. W sumie. Bo nie ogarniam za bardzo tej fabuły jeszcze. W tej części. Dobra, jeszcze kolesi. Okej, no my mamy tutaj coś podnieść po prostu, tak o. Ja mogę to wziąć? Mogę to wziąć. You there, stop! Stop that bastard! Oj mi pierdolnął. Dobra, mam to. Szczelbunia. Rifle. Stay. Where you are? How can that be? It makes no sound. Strzelba z tłumikiem? It's for the present, Master Washington. Strzelba z tłumikiem? Wiatrówka. To skuteczna i cicha broń dystansowa, która może wystrzeliwać strzałki usypiające i rozścieczające, jak również granaty i petardy. Strzałki i granaty można kupować w sklepie lub wykonywać je w swoim ekwipunku. This is a strange surprise. Not quite what I was expecting. Now I must find Washington. Kuźwa, tam mam się dostać, serio? Off the north and beyond that. A może tak z samej góry, z masztu sobie pójdziemy? Albo nawet z gniazda. Myślałem, że trafi w ten. Myślałem, że trafimy w pomost. Ale na szczęście nie. Czy teraz jak to wyciągnę, to mam... Dobra, czyli tu mam wiatróweczkę. Tak szczerze mówiąc, nie muszę ich ściągać. Mogę pójść dalej. Tutaj mamy. Co to jest? Jakiś list. Dobra. Tutaj mamy. No nie, na tą gałąź, na tą. Synchronizację. Okej. Chyba druga dopiero w tej grze, moja synchronizacja. Dobra.
Gość jest gdzieś tam, tak? Ostrzeżenie, nie daj się wykryć podczas przejścia przez ogród. Dobra. Siema. I need to get to Washington first. Then I'll worry about the artifacts. Kurwa mać, no. Przecież jak ja jestem w tych krzakach, co nie? Gościu do mnie podchodzi przed wykryciem. Ja już klikam lewy przycisk myszy, żeby go wziąć i ściągnąć, nie? I need to get to Washington first. Then I'll worry about the artifacts. Who knows? Nie no, bez jaj, goście, że ty mnie wykrywasz tu w tym miejscu, nie? Bomba. Are you sure you shouldn't be in bed? I am fine, George. Be a good host for my sake. Go to the wine cellar and get something special for our guests. I will. Gentlemen? My brother is a bright spot in a troubled land. If I may make one request before I depart this life, please leave him in peace. He should have nothing to do with the troubles of the Templar cause. We all respect that sentiment, sir. You have my thanks, gentlemen. Master Smith, are you ready to leave on your voyage? Aye, sir. I shall return with answers. Master Wardrop, are you likewise engaged with the manuscript? Yes, sir. We will soon know its meaning. Then I bid you take your leave. Okay, no zaczynam coś już w tej... Washington can barely stand on his own 2 feet. Better be right about him, Liam. Because I'm about to murder a dying man. Zaczynam już coś w tej opowieści kumać, nie? Żadnej strzałki już. Tylko nie spadnij, typie. Thank you.
too late, assassin. It's never too late to ruin Templar plans, Master Washington. But my plans are already in motion. Even leading you here has given my allies time to escape. Thank you for making my end a quick one. And thank you for revealing your master plan, you scheming snake. Okej, teraz pewnie ucieknie. Użyj bomby. A, użyj kółka, aby wybrać bombę dymną, następnie naciśnienia, aby użyć bomby dymną, unieruchomiałem przeciwniku na kilka sekund, co pozwoli ci na ucieczkę lub załatwienie. God damn it! Better hurry. I have to get to the Morgan. Liam, I hope you brought the ship around. You'll not get through here. Do you understand? Nie wiem, jak on to przetrwał, nie? Is that a ship, Mortar? That's not Spartan! No jestem. Captain Cormac at the helm. Lose down! Catch the way! Spierdalamy! Calm down and clue up! Give me some speed! Fire! No! To the wind. Ready to fire, sir! Warship in cut! On to flank! Taking some damage here! Fire! Damage report, what's the news? Fire! Two calling you into retreat, Captain! Awaiting orders, sir! Dobra, gdzie mam w ogóle uciec? Z tego terenu to znaczy gdzie? Kuźwa, jak daleko. Dobra, zdupiajmy po prostu. Lawrence Washington is dead. He looked disappointed. The sickly way that man looked, he would have been dead in a month anyway. And two other Templars got away. They're looking into the manuscript and box. Did they have the artifacts? I don't know. Perhaps. I can't be sure. Then you did what was right by the Brotherhood. You'll find the object later. Cheer up, Shay. It's a rare day we can sow such chaos among the Templars. Perhaps. But to hear Washington speak, it didn't sound like they'd be too put out by the loss. Well, that's what he'd want you to think. No, kończone, dobra. No tu niestety się to nie udało, bo nie skończyły mi się strzałki. Ale to taki mały, drobny szczegół. Okej, okay, czyżby koniec tej sekwencji? Możliwe, że wychodzimy w ogóle z Animusa. Tak, kończono pierwszą sekwencję. The memory appears to be fragmented. How much time has passed? A few months, I think. That virus is cutting off our access to complete memories. They're readable, but messy. The Seven Years' War will soon break out in the colonies. Focus on assassin interference. We'll do our best. Won't we, numbskull? Dobra. 3000, co? Czemu tak daleko? Nie mamy tu jakiegoś... Nie ma, so grim about the homestead now that Miss Abigail and little Connor have passed. Aye, I've seen Achilles crying. Why shouldn't he? It's just that he doesn't look sad. He looks furious. It's unsettling. Fire! Blues up! These are sticks! Ready here! We'll swap one time, no, rozwaliłem go, no. Keep off the damned mines! Fire! They have reinforcements, Captain! Fire! They're coming! Hit us! Co, nie wiem, po co w te statki nawalam. Zamiast sobie płynąć dalej.
ale dostanę wpierdziel od wszystkich trzech i będzie się na tym skończy to pływanie tutaj. A ja po prostu chcę tą gierkę sobie przejść na spokojnie, posłuchać tej fabuły, bo misje poboczne mnie nie interesują, tak szczerze mówiąc. Chcę to zrobić jak najszybciej się da. Myślę, że wam to też... We all are. I know, but it's been months, and we've done little but search for this blasted manuscript and box. Le Chasseur has a lead on the box. We're to meet him and Chevalier in St. John's. Chevalier too? No hope of cheering me up then. Myślę, że dla was też fabuła sama będzie najciekawsza. Could access sites of great power. What does he mean? I'm not sure I understand it myself, Shay. I had a long talk with Adewale about that. Czekajcie, czy ja tu muszę skręcić, czy gdzieś dalej? The box can be activated to, well, project words or images. Like a magic lantern? What do you mean? You know the magic lantern shows Father Connolly put on in the church basement? The box had a candle in it, I think. He put these little glass plates in front. Then we'd see the images projected on the wall, like cathedrals in Rome. Bright and near as big as life. Ah, yeah. I suppose it is. Except that it interprets the strange language of the manuscript, too. If the plate were of a banner in Latin, we'd see it in English. We're almost there, Captain. Le Chasseur will be expecting us. And Chevalier. That's a small price to pay for a lead in the precursor box. Douse the gallants and royals! Who up tops? Douse the men. Get the maids free! Get them aloft! Sumujemy. Dobra, teraz gdzie mam się udać tu? Iść na górę. Jaki cik. Fragment animusa, okej. Halo, dobra. Ogarnął. Jedno małe zwycięstwo. Siemanko. Chevalier, what happened to your vessel? I got myself into a bit of a scrape. Sent three ship in all hand to their watery grave. The Giafu nearly followed them down. Just your fate has been better, Le Chasseur. Indeed. My sources inform me that Samuel Smith has searched far and wide, looking for answers on how to make that strange box work. He just returned from Europe. Where is he now? Refitting his schooner. If you hurry, you can catch him there. Oh, remember those blueprints? Well, I had an engineer build that marvelous weapon for your ship. Master Puckle's gun fires more shots than an artillery brigade, and twice as fast. Many thanks. Anything for my hooded friends. Okay. W końcu. Mamy to, co mi było potrzebne. Karta czownica Paclea. Trzymaj shift, aby strzelać z karta czownicy Paclela w słabe punkty. Celuj za pomocą karta czownicy Paclela, używając myszki. Czajcie to? No dobra, w co mam jednąć? I will join you on this voyage. Then shall we, gentlemen? You are in a jovial mood, Shay. Why shouldn't I be? I have a new weapon, and will soon have a chance to use it. Besides, Templars are usually well guarded, and I'm sure that Smith fellow is no exception. I also took the liberty of ordering some improvements. Morgan now has a ram cut through ice itself. I have heard of such technology, but never witnessed its operation. There he is. Most fortunate timing. Lady Luck never ceases to smile on you. He's seen us. Give chase. But hold your fire.
We must not damage the box or risk losing it to the sea. Can this body afford it, simpleton? You will destroy the box. At least my ship is still seaworthy, Chevalier. It's not a game, cabbage farmer. Our target is smart man. Samuel Smith is the Templar's treasure. What he's doing in these waters is beyond me. Maybe he came here to meet someone. Or rather, to your pirates. He's refitting his ship. Something must have happened. If one of my allies attacked him, I would have known enough. And he's back from a long voyage. Now's our chance to get him. Okay, no, nowego, tak? Most of the Templars well, doesn't he? With him out of the way, Washington entrusted the precursor box to him. He probably still has him. Shay's right. Box comes first. So we can't sink him. We'll have to board his ship or force him to beach. Będzie mi tu strzelał. It seems you are not the only one equipped with such a ram, Shay. Let us hope ours fares just as well. Careful, you simpleton! You will destroy the box! Dobra, przypływaj przez krytyko. It works! The way is clear. Once more, your fortune holds. But do not waste time congratulating yourself. Smith is getting away. Fire! It's an ambush. Have way you see, Diablo Nothing. Smith must not escape. Fire! Gosh, you. Fajna rzecz. Podoba mi się to działko. Coś nowego dodali. Coś nowego, coś czego nie było, nie? To jest akurat spoko. Muszę ten statek jeszcze zatopić, nie? Halo. No czemu? No come on! No nie mogę do nich strzelać. Czemu nie mogę go bić? No to się goście zbugało. Bo... No już wam pomagam, ziomeczki. Cyk. Lud kontratak już, no come on. Dobra. Dobra, ostatni został. Czy mi się to udało, czy nie? Bo nie wiem w sumie. Mamy ich. No napraw, poświęć wrogi statek. No napraw, napraw. Lekko nas uszkodzili. Więc przyda się naprawa na pewno. I don't see Smith's ship. There's Smith. He's moving again.
No doubt he hoped to be a spectator to your demise. I'm glad to disappoint him. And he's still within reach. Załogę musimy też tutaj dobierać, bo mamy mało. Więc lećmy 700 metrów do tego gościa. Smitha, tak? Samuela Smitha. Teraz co mamy? Złapać, dobra, nadal mamy go złapać, okej. Okay. No to jak złapać, to złapać, no. Co mam powiedzieć? Fire! Kurde, jaka tu góra. Lodu. Another Templar tactic. They can cover whole stretches of ocean with their flames. Careful, Shay. We could be burnt to cinders. It's nothing more than a last desperate throw of the dice. He knows we have him. Kurwa, podpaliłem statek. Tak leciutko. Delikutaś. Dobra, muszę puścić starta do koniec buta. Come on. Jakie to jest chore, nie? Dobra, wyszedł na zewnątrz. Boże, strzałki z liną są zakończone śmiercionośnym nożem z hakiem. Naciśnij F, kiedy jesteś nad celem, aby go zabić. Przytrzymaj F, kiedy jesteś nad celem i poruszaj wsadem, aby go zabić przez powieszenie. Będąc na ziemi, wyceluj we wroga i naciśnij F, aby go przyciągnąć do siebie, a następnie naciśnij, aby... Ja pierniczę. To zajebiowe. Kurwa mać, no i mi zajebał, nie? Dobra, zabijcie mnie. To nie jest strzałka z liną, nie? Klikam kurwa F, a tu bomby. Ja pierdziele. Barson has an encampment here. Follow him on land. Do not even think of firing the ship's weapons near that precious box. I'll take care of this. Ej, czekajcie. Odsuń się. Daj mi to działko. Daj mi działko. Usuń, bo ci zajebę, no. Serio nie mogę kurwa tego działka użyć, ale bez sensu. Bym sobie ich ściągnął kurwa po prostu tego. Combo. This cannot be. No. Do you even know what that is? An ancient artifact. Treasure from those who came before. Yes. It matters not. Some of the greatest scientific minds of all Europe could not make it work. Now all I need
is the manuscript, and all shall be revealed. Ale o co chodzi w tej części? Come on. Dobra, nie, po tym odcinku idę poczytać totalnie o co chodzi w tej części, bo ja nie rozumiem. Dobra, misja ukończona. O, 100% synchronizacji. Patrzcie, jak jestem zajebisty. Płonący olej. Możesz teraz zrzucać płonący olej, aby uszkadzać statki płynące za tobą. Spójrz w stronę rufy i przytrzymaj prawy, aby wejść w tryb celowania płonącym olejem, a następnie użyj myszki, by wycelować. Naciśnij lub przytrzymaj lewy, aby zostawić za sobą płonący ślad. Przytrzymaj dwa, by szybko spojrzeć w stronę rufy. Dobra, ludziska. Co tu jeszcze jest? Amunicja. Okej, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie oczywiście kciuka w górę, suba z dzwoneczkiem na kanale, napiszcie komentarz, no i standardowo przypominam, że jak tylko Battlefield 5 dostanie premierę kolejnej części kampanii, czy Life is Strange spolszczenie do trzeciego epizodu, no to wrzucamy oczywiście na YouTube'a dalej te dwie serie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie, cześć, hej!